Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj moim celem jest Albuquerque. Zatrzymałem się w restauracji na śniadanie. Taka typowa amerykańska restauracja wagonowa, gdzie pani podchodzi, dolewa kawy. No i takie danie, które tutaj widzimy, kosztuje $13 plus podatek na śniadanie. Bo śniadania są naprawdę obfite, syte. Dobrze, a więc co w dniu dzisiejszym chcę zrobić? Chcę przejechać przez Park Narodowy Skamieniałego Lasu. On jest czynny od godziny 8 rano, teraz jest za 10:08, ale o tym wiedziałem. Czasu Arizony, to też trzeba to brać pod uwagę, do godziny 18, a więc kilka minutek poczekam, a wejdę może po prostu do muzeum, sklepu, które tutaj jest otwarte. A więc chcę zobaczyć ten Park Skamieniałego Lasu. Kilka ciekawych tutaj miejsc i pojechać do Albuquerque. Wyjechałem dzisiaj wcześniej, dlatego że wiem, że w Albuquerque czeka na mnie niesamowita rzecz, niesamowita atrakcja Pow Wow, ale o tym powiem później. Natomiast drzewa skamieniałego lasu tutaj właśnie widzimy po lewej stronie. Sporo tego jest oczywiście w parku. To jest największe skupisko drzew skamieniałych, dlatego też powstał Park Narodowy. Najpierw National Monument w 1906 roku, a w 1962 roku Park Narodowy powierzchni niecałych 900 km kwadratowych. To stamtąd nie wolno wywozić żadnych kawałeczków drewna. Też jest taka klątwa nad tymi, którzy wywiozą nielegalnie, a poza tym mandat za wywiezienie kawałka drzewa z parku $200,000 amerykańskich i kilka lat więzienia. Nie żartuję, poważnie. Więc nawet jak jest najmniejsze podejrzenie strażników, że ktoś wywozi, to bardzo dokładnie kontrolują samochody. A więc wejdźmy do takiego sklepiku i zobaczmy, co tutaj jest. Aha, jeżeli kupicie kawałeczek drewna, na przykład tutaj, to zachowajcie paragon, żeby ewentualnie strażnikom podczas kontroli pokazać, skąd macie. A, jakiś świetny samochód. I think that I'm like first customer today. You are my very first customer. Thank you. Masz po $20 takie kawałki drzewa. Poland. I'm from Poland. Very nice. Europe, yeah. Różne ciekawe rzeczy. O, są też róże pustyni. No fajnie, fajne. Brama została otwarta. Jaki mam plan? Dziś około 3 godziny spędzę tutaj w parku. Wjeżdżam od strony południowej. Tutaj jest Rainbow Forest Museum, takie visitor center. Fajna rzecz, Giant Lodge. Jest taki szlak około 600 metrów, takie kółeczko się robi. Później jazdę do Jasper Forest. Tutaj jest piękny punkt widokowy, ale tutaj można sobie tak pospacerować po takiej półścieżce, ale strażnicy pozwalają tam wchodzić. No i tutaj mamy Blue Mesa. Kilometr 600, takie kółeczko się robi. Piękne miejsce po Badlands tak zwanym. Przejeżdżam przez drogę 66 pod I-40 i tutaj takie kółeczko jeszcze się robi. Bardzo fajny Badlands jest tutaj, malowana pustynia. I później pomknę, wjadę na I-40 i pomknę w stronę Albuquerque do Nowego Meksyku. Rainbow Forest Museum. No, swego rodzaju taki jakby visitor center. Możemy zapoznać się z historią tych skamieniałych drzew. Oto po lewej stronie, zwróćmy uwagę, co mamy. A więc rosło sobie drzewo, a ono wraz z biegiem lat no, spadło, tak jak każde wcześniej czy później ktoś coś umrze. I trafia do płynącej wody, tak można to by było powiedzieć, i wraz z minerałami, które wnikały właśnie w drzewo, zaczęło ono twardnieć. Tutaj był i kwarc i różnego rodzaju minerały i w związku z tym są różne kolory tego drzewa. Mają około 200-225 milionów lat. Cała ta ekspozycja tego muzeum jest ciekawa, bo pokazuje też dinozaury, które tutaj żyły, a więc park nie tylko związany jest ze skamieniałymi drzewami, ale również z dinozaurami. A, tutaj są listy, słuchajcie, właśnie. To są listy osób, które przepraszają za to, że wynieśli jakiekolwiek kawałki drewna. Pierwszy, jak widzę, z 1935 roku pochodzi. Dlatego, że jest ta klątwa. Ja o niej jeszcze wam nie powiedziałem. Klątwa jest taka, że jeżeli ktoś zabierze kawałek drzewa z tego parku, to okazuje się, że
spotka go jakieś nieszczęście, jakaś choroba, wypadek samochodowy w rodzinie czy u niego i dlatego też ludzie to po prostu zwracają i proszą strażników, żeby wróciły na dane miejsce. Oczywiście strażnicy tego nie mogą zrobić, bo to by zaburzyło cały ekosystem. Ale jest to taka ciekawa rzecz. Nie wiem, czy to powstało dlatego, żeby ludzie tego nie zabierali, czy taka jest prawda. Więc jeżeli na przykład chcecie jakiś mieć kawałek drzewa, to lepiej to po prostu kupić certyfikowane, bo jak się kupuje, to jest poza parku. A tutaj jest taka ścieżka. I tutaj właśnie za Visitor Center jest ten Giant Locks Trail. 800 metrów, nie 600, 800 metrów. I to robi się takie kółeczko, takie pierwsze zapoznanie się z tymi drzewami. Do Giant Lock, o, tam jest. Jasper Point, to jest piękny taki punkt widokowy na te drzewa, które mamy po lewej stronie. Ale ciekawostką jest to, że tutaj jest ścieżka po prawej stronie, mało kto o niej wie. Można tutaj zejść i właśnie wśród tych drzewek pospacerować. I teraz to właśnie uczynię. Tutaj mamy ten punkcik widokowy i ta ścieżka jest właśnie po prawej stronie. To naprawdę fantastyczna rzecz, żeby pochodzić wśród tych porozrzucanych drzewek, które są w dole. I tylko ciszę słychać. Ten szlak jest przepiękny, trochę to przypomina Badlands, piękny park narodowy w południowej Dakocie. Tam 5 lat temu miałem okazję być. No i nie ma co ukrywać, tak kusi trochę to, żeby brać te kawałki drzewa ze sobą, bo ich tutaj jest naprawdę dużo i mniejsze i większe porozrzucane po całej okolicy, ale niesamowicie te drzewa wyglądają. Zobaczcie, o, ile tych kawałków tutaj jest na przykład. Przypominam, 200 tysięcy dolarów amerykańskich i kilka lat więzienia za wyniesienie takiego kawałeczka. Ależ tutaj tego jest. Cisza jaka. Wow. Kolejnym takim pięknym miejscem, do którego warto się udać, jest Blue Mesa Trail. Tak jak tutaj widzimy na mapce, to jest 600 km. Robi się takie kółeczko. I spaceruje się też właśnie wśród takich krajobrazów Badlands, czyli nieprzyjaznych ziem. Czyż przyroda nie potrafi być piękna i zaskakująca? Cudowne miejsce. O, i tutaj robi się to kółeczko. Blue Badlands to się nazywa. O, dlatego i Blue Mesa, Blue Badlands, bo takie niebieskawe kolory są. Powiem tak, że szlak jest kapitalny, coś cudownego. Dobra, jadę teraz, się przebijam na północną część parku, w stronę drogi 66. Painted Desert, czyli malowana pustynia, jeszcze mnie czeka. No i wyjazd w stronę Albuquerque. I mamy ślady drogi 66. Ona tędy biegła, teraz biegnie autostrada międzystanowa 40. Bo to ona, można powiedzieć, zabiła drogę 66, prawie 4000 km długości. No i tutaj już zaczyna się tak zwana kolorowa pustynia. Piękne kolory. Kolorowa pustynia. No i wyjeżdżając z parku jeszcze zaglądnę do Visitor Center. Tam, okej. Half mile ride that you can do with, you know, with just overlooks, or you can take the hike in.
jestem w Albuquerque. No, Albuquerque znane jest z tego, że były tutaj kręcone filmy Breaking Bad, Better Call Saul, ale przyjechałem tutaj dlatego, że ma miejsce właśnie w dniu dzisiejszym, właściwie się kończy Gathering of Nations, czyli Zebranie Narodów. Największy powwow w Ameryce Północnej, gdzie ponad 500 różnych plemion indiańskich w jednym miejscu się gromadzi i odbywają się różnego rodzaju imprezy. Mam nadzieję, że się nie zawiodę, bo zawsze marzyłem o tym, żeby zobaczyć powwow, a teraz jestem w miejscu, gdzie jest to największe powwow w Ameryce Północnej. Cała impreza odbywa się na terenie Expo w Albuquerque. Albuquerque, kurczę, w Koloseum po prawej stronie. Tam są imprezy, tańce i tak dalej. A tutaj na przykład jest targ z rękodziełem indiańskim. O, fajnie to wygląda. Vincent, yellow woman, former chief at Sixka. Gathering of Nations, powwow, dobiega końca. Jestem przeszczęśliwy, bo zawsze moim marzeniem było, żeby zobaczyć powwow. Powwow mają miejsce w różnych częściach Stanów Zjednoczonych i Kanady, ale bardzo rzadko, czasami raz na 3 lata. Ale w czwarty weekend kwietnia co roku właśnie w Albuquerque największe powwow w Ameryce Północnej. Coś niesamowitego. Super! Jutro kolejny dzień zwiedzę okolice Albuquerque i samo miasto.